Tytuł kursu: Zaprawy i mieszanki betonowe. Moduł: Narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw i mieszanek betonowych. Temat: Jak wybrać mieszarki do zapraw. Witam Państwa. W materiale opowiem Państwu, jak wybrać odpowiednią mieszarkę do zapraw. W celu poprawnego wymieszania jakiejkolwiek zaprawy należy zastosować odpowiednie urządzenie mieszające. Powinniśmy dobrze przemyśleć wybór mieszarki i odpowiedniego mieszadła. W przeciwnym bowiem razie może się okazać, że końcowy efekt wykonanej pracy będzie biegunowo odległy od naszych oczekiwań. Źle wymieszana zaprawa zawierająca grudki nierozmieszanego materiału lub pęcherzyki powietrza może nie tylko zepsuć efekt końcowy, ale także wywołać konieczność ponownego wykonania całej pracy. Problemów tych można łatwo uniknąć, zaopatrując się w odpowiednie mieszadła. Dokonując wyboru, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii. Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że nie istnieje mieszadło uniwersalne, którego użycie zapewniłoby dobrą jakość dowolnych zapraw. Tworzywo to kolejny ważny szczegół, na który powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając mieszadło. Zdecydowanie nie poleca się narzędzi wykonanych ze zwykłej stali, ponieważ częsty kontakt z wodą sprawi, że szybko zardzewieją i nie będą nadawać się do użytku. Powinno być ono wykonane ze stali nierdzewnej. Dobra mieszarka powinna posiadać silnik o mocy dostatecznie dużej, by wymieszanie np. 10 czy 20-litrowego wiaderka zaprawy cementowej nie okazało się problemem. Baczną uwagę należy zwrócić także na ulokowanie pokręteł regulacyjnych i przycisku startowego. Powinny one być ulokowane tak, aby korzystanie z nich wymagało jak najmniej wysiłku i nie utrudniało trzymania mieszarki podczas pracy. Rękojeść urządzenia powinna mieć ergonomiczny kształt i być wykonana z trwałego, nieślizgającego się w rękach tworzywa. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.